Znana wilkowicka impreza regionalna dawno, dawno temu na wsi uzyskała pozytywną opinię sanepidu. Imprezę organizują Koło Gospodyń Wiejskich w Wilkowicach oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Lipieńskiej. Organizujemy teraz najbliższą sobotę, 30 sierpnia. Początek imprezy o godzinie 13:30 na terenie naszej Regionalnej Izby Kultury i Tradycji Wiejskiej w Wilkowicach. Cała impreza w tym roku odbywa się na terenie naszej izby, ponieważ pozyskaliśmy kolejne 1500 m2 powierzchni. Jest to impreza, można powiedzieć, prawie że czysto plenerowa, dlatego żeśmy otrzymali też pozytywną opinię z Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego, że możemy po prostu tą imprezę przeprowadzić. No, niektóre tam elementy będą wycięte, ale chyba tylko 2 czy 3. Ze względu na ograniczenia impreza będzie miała nieco inną oprawę. Pewnych atrakcji zabraknie, ale będzie można też zobaczyć nowe zbiory w izbie. Tradycyjnie już, bo to jest 8. edycja, chcę się pochwalić, że już 8. rok to organizujemy, będzie tak. Postęp mechanizacji w rolnictwie, zaczynając od, jesteśmy akurat w okresie żniwnym, czyli prac żniwnych, od prac ręcznych poprzez konie do starych ciągników. Druga sprawa, dziedzina, zbliża się jesień, czyli wykopki, też będzie tutaj pokazany od kopania ręcznego poprzez kopaczki konne do kopaczki mechanicznej ciągnionej przez Ursusa C25. Jest to bardzo stary ciągnik, także tutaj no, będzie to coś nowego. Pokażemy historię rozwoju w tym momencie. Będzie tradycyjnie kucie koni, ale też będzie pokaz układania koni przez pana Pawła Apolinarskiego z Bukówca Górnego, znanego ze posiadania grupy. Jest to też jakiś nowum, na pewno będzie dużo ludzi się interesowało tym. No, będą nowe eksponaty, o które się izba wzbogaciła w ciągu roku, a jest ich sporo. Znaczy się wypadło nam tutaj trochę, ale nie mamy do tego żadnych zastrzeżeń ani uwag. Robienie tak zwanego na żywo masła, sera, powideł, no bo tutaj po prostu mieliśmy obostrzenia ze strony sanepidu. Zatańczy także zespół taneczny Stowarzyszenia Wygraj Siebie. Atrakcją będzie prapremiera nowego tańca. Specjalnie przyjechałem do Leszna, do telewizji Leszno, aby zaprosić mieszkańców Leszna, którzy są, można powiedzieć, co roku bardzo licznie reprezentowani przez całe rodziny z dziećmi. No jest to żywa lekcja historii dla mieszkańców Leszna, głównie dla dzieci. Po prostu dbamy o naszą kulturę, tradycję wiejską. Dlatego jeszcze raz serdecznie zapraszamy mieszkańców Leszna na nasz festyn.